Na Mekko soplówka eryngia, te egzotyczne grzyby, coraz częściej goszczą na naszych stołach. Na ich produkcji zarabiają także rolnicy. Powiemy, jak je uprawiać i jakie mają właściwości. Zapraszamy. Wiele imprez, proszę Państwa, dzieje się w naszym kraju, a u nas, no właściwie można powiedzieć, prawdziwa impreza grzybowa. W każdym razie możemy Państwu pokazać bardzo wiele nieznanych, egzotycznych gatunków grzybów. Z nami jest Pan Cezary Kurowski, farmer grzybów Gałązki Małe. No i na początek koniecznie musimy powiedzieć, co tu widzimy. No grzyby. Generalnie no, są to grzyby. Proszę Państwa, po kolei będę wymieniał za chwileczkę, ale najpierw może dwa zdania na temat w ogóle uprawy grzybów. Na świecie uprawia się ponad 100 gatunków grzybów, 30 ma jakieś tam, powiedzmy, wartości ekonomiczne, a w Polsce znamy tylko w zasadzie pieczarkę i ewentualnie boczniaka. Także to świadczy o tym, jaka jest różnica między naszą znajomością uprawy, a światową. Poza tym warto powiedzieć, że większość tych grzybów, które tutaj widzimy, rosną także w Polsce. Oczywiście one są najczęściej chronione, ale to zaraz o nich będziemy rozmawiali. Tutaj widzimy klasycznego boczniaka, z tym, że cytrynowego. No właśnie. To nie jest klasyczny. No, nie jest dla mnie już klasyczny. Shiitake, najbardziej znany chyba z tych wszystkich grzybów egzotycznych. To jest bardzo ciekawy grzyb. Właśnie. Tutaj mamy po kolei 3 grzyby w Polsce występujące, ale pod ścisłą ochroną. To jest żagwica listkowata po polsku. Maitake, japoński grzyb, bardzo ceniony w Azji, chyba jeden z najbardziej cenionych i bardzo trudny w uprawie, to trzeba sobie powiedzieć też. Lakonica lśniąca, to jest grzyb, który... Też w Polsce występuje. Tak, i też pod ścisłą ochroną. Wytwarza przepiękne owocniki, zresztą widzimy tutaj różne kształty, różne wielkości. To jest też ten sam grzyb, prawda? To jest wszystko ten sam grzyb, różne stadia rozwoju. Tutaj widzimy malutkie grzybki, one potem powoli rozwijają się w takie talerze. Najczęściej także reishi, tak? Reishi, japońska nazwa. I można z nich herbatę robić. Tak, nie tylko. Nalewki przede wszystkim. Tak. Tak. Może nie przesadzajmy przede wszystkim. On jest w ogóle zdrowotny, bardzo ciekawy, tak, bardzo zdrowotny. Bardzo ciekawy, bo on jest niejadalny, ale nie dlatego, że szkodliwy bynajmniej. Wręcz przeciwnie, jeden z najzdrowszych grzybów. Natomiast on jest niejadalny, bo jest twardy, łykowaty, chubowaty. Że zbyt piękny, chubowaty. Żeby go jeść, koniec jest. No to już jest pani decyzja własna. Tutaj mamy soplówkę jeżowatą. Polski grzyb, w Polsce rosnący, pełnej ochronie prawnej, natomiast dający się stosunkowo łatwo uprawiać. Z nim wiąże się w ogóle dość ciekawa sytuacja, bo w związku z tym, że w Polsce jest tak chroniony, nawet doszło do takiej sytuacji, że jeśli się nie mylę, obwodnicę Trójmiasta zmieniono tylko dlatego, że znaleziono stanowisko właśnie soplówki. Ekonomicznie jest to dość trudna decyzja, zmiana obwodnicy, tym bardziej, że ten grzyb da się uprawiać, no ale on jest pod ochroną w Polsce. Mhm. Tak. Mamy jeszcze tam kolejne grzyby? Tak, to jest Hypsizygus, proszę Państwa, i nawet ja powtórzę nazwę Hypsizygus, natomiast niekoniecznie będę pamiętał polską nazwę, bo on nie występuje w Polsce po prostu. No i oczywiście także Shiitake. Co jest ciekawe z tymi grzybami, one wyglądają bardzo dziwnie, są bardzo smaczne, bardzo zdrowe, zresztą w ogóle trzeba sobie powiedzieć, że grzyby odkrywamy dopiero to, że jakie są zdrowe. To, co Azja wie od 2000 lat po prostu. Mhm. No właśnie, ale w tej dalekowschodniej medycynie są często wykorzystywane. No, można by o tym bardzo, bardzo wiele mówić, o wszystkich właściwościach leczniczych i tak dalej. Nie wiem, immunologia, antyrakowe. Natomiast ja troszkę się boję mówić takie rzeczy, dlatego że w europejskiej medycynie nie jest to uznawane. W związku z czym no nie wezmę odpowiedzialności za te informacje. Ale tak, można powiedzieć, żeby także w kulturach wschodu były uważane za niezwykle cenne. Absolutnie, absolutnie. Zresztą wyciągi na przykład z reishi są stosowane i uznawane przez medycynę wschodnią oficjalną. Także tutaj myślę, że to można sobie spokojnie medycyna powiedzieć. To jedna rzecz, druga powiedzmy o walorach smakowych i kulinarnych, bo tak, żeby można fantastycznie wykorzystywać. No, smak to nalewki, to każdy sobie może wyobrazić, jeżeli chodzi o reishi. Natomiast polecam szczególnie grzyby shiitake, jeżeli chodzi o smak. Jeżeli Państwo weźmiecie tutaj na chwileczkę, powąchacie na przykład suszone grzybki, to jest normalny zapach leśnych grzybów. Bardzo ładny. Bardzo pięknie zastępują w ogóle te grzyby. Są doskonałe. A ja mam jeszcze króciutko, panie Czarku, bo wspomniał pan, że te wszystkie można grzyby uprawiać. W domu także.
Właśnie, w warunkach właśnie takich w domu. Domowych. Co jest ciekawe, my zresztą staramy się w miarę naszej możliwości także taką pewną ofertę. Zresztą każdy może sobie spróbować uprawiać szczególnie shiitake w domu. To jest bardzo wdzięczny grzyb, w miarę szybko rosnący. Można sobie wyobrazić, nie wiem, na Wigilię, że mamy świeże grzyby z własnego parapetu. To jest po prostu znakomita rzecz. Dostajemy gotową grzybnię, tak? Z instrukcją. Tak, absolutnie tak. Absolutnie w gotową, przerośniętą grzybnię. Także tak naprawdę po 7-10 dniach mamy już owoce. Można oczywiście uprawiać je na skalę przemysłową. Także zachęcamy Państwa wszystkich do szukania, do zabawy takich właśnie. Z takimi zabawa jest przednio, zapewniam. 50, 70, 170. Jeszcze proszę Państwa, przez kilka minut mają Państwo szansę poznać z panem Cezarym Kurowskim na temat tych niezwykle egzotycznych grzybów, ale jakże smacznych. A my w tej chwili zapraszamy do Zielonego Królestwa.